Co sprowadziło do Mielca najsłynniejszego bodajże komentatora zawodów driftowych? Piękny rynek. To wszystko? Tylko rynek? Nie, nie, tak naprawdę to staram się, żyję w ogóle tym organizmem, jaki jest drift. No tak już jest, że jak już z tego w to wrosłeś, to po prostu no jesteś tam, gdzie ten drift się pojawia i było takie kolejne zakończenie sezonu. Myślę, że wszyscy po prostu nie mogą się ciągle nasycić tym driftem i ten zimowy okres zawsze ten głód wzbudza i stąd są właśnie takie fajne inicjatywy. No, uważam w ogóle wczorajszy wieczór za fantastyczny. Troszeczkę przyjechałem spontanicznie. Nie, mam kawałek drogi w ogóle z Łodzi tutaj. No ale zaproszony przez Tomka Bednarka stwierdziłem, że no kurczę, może być fajnie, bo w ogóle Mielec Drift Team, Wiesiek Team, Wienio, czy tam jak mówicie, zrobił na mnie wielkie wrażenie. Pierwszy raz jak widziałem Wieśka jakieś na Bemowie, no od razu wiedziałem, że to będzie naprawdę gość, który będzie naprawdę zamiatał i że naprawdę czekam, aż zamontujecie LS-a i będzie moc i naprawdę widzę go wysoko, porównuję go ze stylem Marcina Mospinka z Valve Line Drift Team. Także to jest bardzo dobra ocena dla początkującego driftera. No i co? No macie w ogóle super klimat, trochę biznesy też co tu robić w waszej mieleckiej strefie ekonomicznej, bo tu tak wszyscy się kręcą do szkoły, tak? Ja też troszkę się tak kręcę. Ale fajnie, no myślę, że to super, że macie taki organizm tutaj, który zasila trochę to miasto, w którym się dzieje, no. I można przy okazji tam podpisować. Karolina powiedziała nam w rozmowie, że jej zdaniem mielecki drift team jest, no, stoi na dość wysokim poziomie, jak twoim zdaniem, no, chodzisz no, po takim imprezę. No tak jak powiedziałem przed chwilą, tak, no porównuję Wieśka do Mospina, który no ocierał się o Mistrzostwo Polski parokrotnie, tak, także no ścisła czołówka, tak bym powiedział, naprawdę. Poza tym bardzo, bardzo czuć siłę teamu, czyli że jest liczny, że jest bardzo taki oddany, naprawdę świetnie zorganizowany, naprawdę widać, że są wsparciem. A jak na tle takich innych imprez driftowych wypada Mielec? Imprez driftowy? Imprez driftowy, taki. Super. No naprawdę, świetny pomysł, tak niepozornie ten klub ich wyglądał, ale w ogóle pomysł z grą, driftowaniem, z fotelem, kierownicą, pedałami, z gigantycznym, świetnej jakości rozdzielczości rzutnikiem, który pokazuje super filmy w ogóle z sezonu, to jest w ogóle zawsze sprawdzona metoda, ale u was wyszło to wyjątkowo dobrze. Jak ci się podoba rynek mielecki? Widzę, że strasznie jesteś zauroczony. Mielec jest mocny. Dosłownie w przenośni.